Sąsiedzkie kłótnie i waśnie są dość częstym zjawiskiem. Głośne imprezy, grillowanie czy palenie papierosów na balkonie może doprowadzić do wielu problemów i przysporzyć śmiertelnych wrogów. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ktoś obok nas wybuduje jakieś dziwne ogrodzenie lub coś, co będzie odbierało nam radość z życia. Niektórzy jednak tak bardzo znienawidzili swoich sąsiadów, że zaczęli wydawać majątek na to, aby uprzykrzyć im życie. Dla części z nich był to wręcz ich jedyny cel w życiu. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka najciekawszych przypadków sąsiedzkiej zawiści. Zapraszam do oglądania. Dwie pieczenie na jednym ogniu. W miejscowości Alameda w rejonie Zatoki San Francisco stoi domek, który zupełnie nie pasuje do reszty otoczenia. Dosłownie wygląda, jakby spadł nagle z nieba i wylądował dokładnie między drogą a domem kogoś innego. Sprawcą tego dość złośliwego zagrania był cieśla, Charles Frohling, który planował wybudować swój wymarzony dom na sporej działce w tej dzielnicy. Niestety rozwijające się miasto Alameda pobudowało tam wiele budynków i zażądało wybudowania ulicy, która przechodziłaby przez dużą część jego ziemi. Tak naprawdę został mu bardzo niewielki skrawek ziemi, na której mógł się zbudować. Jednak zamiast machnąć ręką i wybudować się gdzieś indziej, Charles postanowił zagrać na nosie włodarzom miasta. Postanowił przeznaczyć swój czas i pieniądze na projekt budowlany, który stałby się prawdziwym architektonicznym koszmarem przy ulicy, która zniszczyła jego marzenia. No i stało się. Domek Charlesa znajduje się na malutkim skrawku ziemi, do której ma prawa. Mierzy on około 8 metrów wysokości, 17 metrów długości i zaledwie 3 metrów szerokości. Z pewnością człowiek, który miał być sąsiadem Charlesa, mocno ubolewa nad tym, co się wydarzyło. Ale tak naprawdę wszystko to zostało zrealizowane zgodnie z planem. Charles upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Sąsiad ten był zagorzałym zwolennikiem wybudowania ulicy na działce Charlesa i podobno pomógł nawet przepchnąć ten projekt w urzędzie miasta. Aby zemścić się na mieście i na złośliwym sąsiedzie, Charles zbudował swój dom na tyle wysoki, aby zablokować dostęp światła słonecznego do posiadłości sąsiada oraz postawił go tak blisko, że okna muszą być zawsze zasłonięte. W przeciwnym razie sąsiad widzi wszystko, co robi w tym czasie Charles. Przebiegły rozwód. Spójrzcie na ten mały, uroczy domek w Newport w stanie Massachusetts. Wygląda trochę jak z bajki. Jest różowy, ma ładny ogródek i uroczy kominek. Z pewnością wygląda na dom, który został wybudowany przez jakąś zakochaną parę. Jak się jednak okazuje, powstał on z czystej nienawiści. Rozwód rzadko jest przyjemny, a obie strony nie zawsze dostają to, czego chcą. Ale jedna kobieta dostała więcej niż się spodziewała podczas swojego rozwodu w 1925 roku. Okazuje się, że ta kobieta zgodziła się podpisać dokumenty rozwodowe pod jednym warunkiem, że jej mąż zbuduje jej dokładną replikę ich obecnego domu. Jej mąż zgodził się na te warunki i przy tym zacierał ręce, ponieważ wiedział, że żona o czymś zapomniała. Nie określiła dokładnie, gdzie powinien stać ten dom, co stanowiło nieodpartą okazję zemsty. Spełnił życzenie swojej byłej żony, a dokładna replika jej ukochanego domu została starannie wykonana. Jednak został on postawiony pośrodku bagiennej pustyni na wyspie Plum Island w stanie Nowy Jork. Dom był nie tylko całkowicie odizolowany od wszystkich i wszystkiego, ale były mąż zrobił kolejnego psikusa. Zamiast słodkiej wody podłączył swojej byłej żonie słoną wodę. Nic dziwnego, że ta nieszczęsna kobieta nigdy się tam nie wprowadziła. W dodatku dom był pokryty rakotwórczym azbestem. I choć w tamtych czasach ludzie nie byli tego świadomi, to brzmi to jak kolejny dość okrutny żart jej męża. Wzgardzona kobieta. Mówią, że nie ma nic straszniejszego niż wściekła kobieta. Teza ta zdaje się mieć potwierdzenie w przypadku tego monumentalnego budynku w Buenos Aires, który został wzniesiony tylko po to, aby jedna kobieta mogła dokonać swojej zemsty. Na początku lat 30. XX wieku Corina Kavanagh, amerykańska milionerka, która zarabiała na transakcjach związanych z nieruchomościami, zakochała się w synu argentyńskiej magnatki Mercedes Castellanos de Anjorena. Arystokratyczna rodzina Anjorena nie pochwalała tego związku. Rodzice naciskali mężczyznę, aby ten zerwał zaręczyny.
Gdy Corina się o tym dowiedziała, postanowiła dobrze wykorzystać swoje kontakty w nieruchomościach. Niedoszła teściowa mieszkała w dekadenckim, lokalnym pałacu zwanym San Martin Plaza. Obok został też wybudowany prywatny kościół rodzinny po drugiej stronie ulicy. Była to Bazylika Najświętszego Sakramentu. W 1936 roku Corina poinstruowała architekta, aby zaprojektował wieżowiec, którego jedynym celem było zablokowanie widoku z domu magnatki na jej własny kościół. Dziewczyna sprzedała 3 rancza swego bydła, aby sfinansować ten projekt. W pewnym momencie ta 33-piętrowa konstrukcja w stylu Art Deco była najwyższym budynkiem w Ameryce Południowej. Co zabawne, oprócz tego ma się wrażenie, że przypomina on wielki środkowy palec, nie uważacie? Zemsta słodsza niż słodycze. Każdy, kto posiada nieruchomość w londyńskiej dzielnicy Kensington, jest prawdopodobnie bogaty. A jak wiadomo, bogaci często lubią wydawać pieniądze i żyć na pokaz. W jednym rzędzie pięknych kamienic znajduje się dziwna anomalia, która nie pasuje do reszty ulicy. Dom pomalowany w cukierkowe paski. Co ciekawe, ten krzykliwy kolor nie jest spowodowany wątpliwym gustem właściciela, ale sposobem na utarcie nosa sąsiadom. Właściciel nieruchomości padł na ten pomysł po tym, jak jego plany wyburzenia i odbudowy swojego domu za 6 milionów dolarów zostały zablokowane przez złośliwych sąsiadów w 2015 roku. Mieszkańcy szybko jednak zdali sobie sprawę ze swojego błędu. Prawdopodobnie po tym, jak musieli nosić okulary przeciwsłoneczne, mijając ten jaskrawy i rzucający się w oczy budynek. Denerwowało ich to tak bardzo, że zwrócili się do władz miasta. Rada kazała mężczyźnie przemalować dom na jednolity kolor. Ziporach jednak nie zgodził się na to i wszedł na drogę sądową. Po 2-letniej bitwie uzyskał prawo do zburzenia posiadłości i zbudowania swojego wymarzonego domu. W 2019 roku dom w cukierkowe paski został zburzony. Obecnie mężczyzna chce zbudować tam luksusowy dom z prywatnym kinem, siłownią i podziemnym basenem. Oczywiście sąsiedzi nadal nie są zadowoleni z jego decyzji. Skandal na morzu. Ten dom jest jednym z najstarszych amerykańskich posiadłości wybudowanych z czystej zawiści, a jego historia przypomina 18-wieczną operę mydlaną. W 1774 roku James McCobb zbudował piękny domek, w którym on i jego żona wychowywali razem 3 dzieci, w tym syna Thomasa. Kiedy James McCobb zmarł, Thomas, który został kapitanem statku i pływał na morzu, wrócił do swojego dawnego domu i bardzo się zdenerwował. Jak się okazało, w jego domu mieszkała jego macocha wraz ze swoim nowym mężem i dziećmi. Było to sprzeczne z testamentem napisanym przez jego ojca. Thomas postanowił się zemścić i na przekór swojej macosze zbudował jeszcze większą i lepszą rezydencję tuż obok jego domu rodzinnego. Przy jego posiadłości domek macochy wyglądał na śmiesznie mały. Niestety Thomas nigdy się nie ożenił, ani nie miał żadnych spadkobierców. Kiedy zmarł, własność rezydencji została przeniesiona na ludzi, którzy ją zbudowali. Co więcej, jego rodzinny dom został uznany za zabytek historyczny i został przeniesiony w inne miejsce w 1925 roku. Uraza. Trzymanie w sobie urazy do kogoś nie jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego. Jednak jeżeli ktoś się na kogoś zdenerwował i z tego powodu buduje mu na złość dom, to chyba ma jakiś duży problem ze sobą. Na pierwszy rzut oka budynek Silverstone w Bejrucie, w Libanie, przypomina raczej ścianę niż dom, ale w rzeczywistości można w nim zamieszkać. Jego najszerszy punkt mierzy około 4 metrów, a najwęższy zaledwie 1,5 metra. Miejscowi nazwali tę dziwaczną strukturę słowem albasa, co dosłownie tłumaczy się jako uraza. Jego długoletnia historia przypomina, jak głęboko może przebiegać rywalizacja między rodzeństwem. Kiedyś w latach 50. dwoje rodzeństwa odziedziczyło pokaźną część ziemi po ojcu, ale nie mogli dojść do porozumienia, co na niej zbudować. Co gorsza, podczas całej kłótni część ziemi została podcięta przez różne projekty infrastruktury miejskiej, dając pozostałemu fragmentowi dziwny kształt i stawiając go irytująco blisko drogi. Na szczęście jeden z braci posiadał już dużą ziemię, tuż za tą parcelą. Drugi brat, aby zrobić na złość mężczyźnie, wzniósł budynek o powierzchni 36 m2, który blokował widok na ocean.
Dziś budynek jest niezamieszkały i jest smutnym symbolem zawiści dwóch braci oraz w dość znacznym stopniu psuje tę ładną okolicę. Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o tych dziwacznych historiach? Czy posunęlibyście się do tak daleko idących czynów, aby uprzykrzyć życie komuś, kogo nie lubicie? A może sami macie obecnie jakiegoś nieznośnego sąsiada, który was denerwuje? Dajcie o tym znać w komentarzach. To wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!